3 punkty inkasuje zespół AZS-u AWF-u Poznań, który pokonał gąsawski zespół 4-2. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla akademików Mateusz Mazany, Bartosz Majek, Łukasz Kurniewicz i Aleks Marcinkowski. Dla LKS-u Gąsawa Korneliusz Nitka 2 bramki. W pozostałych meczach 8 kolejki padły następujące rezultaty. Politechnika Poznańska pokonała 3-2 toruńskiego Pomorzanina. Start Gniezno przegrał z Wartą Poznań 1-0. 13 kwietnia zostanie rozegrany ostatni mecz tej kolejki. Stela Gniezno podejmuje Grunwald Poznań. 23 kwietnia zostanie rozegrana 9 kolejka ligowa. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.